Kask niebieski, Polak w tym zestawieniu, a przeciwko nim, niemu, Armia Czerwona, Emil Sajfudinow, kask czerwony, Grigori Łaguta, w kasku białe poszli, dobrze, bardzo zmarznik, ale czy założy Emila, nie wystarczy tutaj miejsca, nie wystarczy możliwości, Emil Sajfudinow na prowadzeniu, zanim Grigori Łaguta, Bartosz Zmarzlik spada na trzecie miejsce. Teraz jeszcze ogromne kłopoty przy krawężniku, oczywiście po szerokiej Grigori Łaguta. Będzie rosyjska rywalizacja o wejście do wielkiego finału. Emil Sajfudinow, kontakt motocykla, Grigori Łaguta cały czas, krawężnik, szeroko Emil. I Emil jest szybszy, a Grisza robi co może, żeby wybić ten wielki finał z głowy Emila Sajfudinowa. Mocno teraz kontruje Sajfudinow, Grigori Łaguta cały czas o pół koła za nim. Teraz zmieniają się taktyką, zmieniają się swoją trajektorią. Emil Sajfudinow cały czas na prowadzeniu, Grigori Łaguta chyba jednak dopnie swego. O, momentalna przycinka Sajfudinowa. Miało być ciekawie, mieli nam tu reprezentanci zbornej zrobić show. No i zrobili. Emil jeszcze wypycha Łagutę. Jak on to zrobił? Gdzie się tam zmieścił? Jak to zaorbitował? Kto zasłużył, kto nie, kto miał ile punktów, z którego miejsca, na pewno Grigori jest tego świadomy, że korzysta tutaj na regulacjach, które obowiązują w czasie tego turnieju. No ale jak widać, emocji dostarcza co najmniej tyle, ile zawodnicy, którzy mają punktów o wiele więcej. Tutaj to nie były metry, prawda? To nie były centymetry, to przez moment były milimetry nawet. Jak były jeszcze włoski na oponie Emila Sajfudinowa, to no już na szczęście już chyba nie było, bo to było trzecie okrążenie, więc... No, zawodnicy są świadomi, atakując w ten sposób, że tutaj przymknięcie gazu od razu stawia zawodnika w straconej pozycji. Bardzo mądra jazda Łaguty. Nie mniej mądra Sajfudinowa, który po prostu był w trudnej sytuacji, musiał się bronić przeciwko szybkiemu koledze. Tor w Leśnie jest szeroki. Rozpędzać się i można... To jest ten ostatni atak i to wejście między Sajfudinowem. Tu przestawił motocykl. No to jest krosowa jazda Grigoria Łaguty. Ja chcę jechać tędy, biorę za rogi. A wcześniej już te linie pokazywał, więc on wiedział, gdzie jedzie i co tam może go spotkać, więc...